Magda Żakowska, dzień dobry. Jutro przeważać będzie słoneczna pogoda, będzie też ciepło, ale niebawem aura zacznie się zmieniać. Niżowe chmury przeważają już nad Europą i wypierają pogodny wyż nad krańce północne, północno-wschodnie. Do krajów popłynie teraz nie tylko ciepło, ale też coraz bardziej wilgotne powietrze. Jeszcze nadchodząca noc będzie pogodna, więcej chmur na wschodzie, tam początkowo zanikające opady deszczu. Poranek ciepły, na północy i w centrum temperatura nie spadnie poniżej 12 lub 10 stopni, na południu będzie około 9 lub 8. Jutro najwięcej słońca będzie w regionach zachodnich i południowych, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Na północy i na wschodzie, gdzie zaznaczy się front, popada, nawet zagrzmi. Znów ciepło na wschodzie od 21 do 23 stopni, na zachodzie około 25. Wieczorem i w nocy w regionie pogodnie, zachmurzenie małe, na wschodzie umiarkowane, poranek ciepły, temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni w Grudziądzu, w Bydgoszczy, w Inowrocławiu będzie około 10, wieje słabo ze wschodu. Jutro od rana zachmurzenie małe, po południu umiarkowane, dopiero wieczorem na północy może przelotnie pokropić. Ciepło od 22 do 24 stopni. Nadal powieje ze wschodu, umiarkowanie, a ciśnienie powędruje teraz w dół. W czwartek więcej chmur, przelotne opady, lokalnie nawet zagrzmi. Ciepło 22-23 stopnie na termometrach. W piątek trochę chłodniej, temperatura nie przekroczy 18 lub 21 stopni. W dalszym ciągu popada, nawet zagrzmi. W sobotę przeplatanka słońca i chmur, padać już nie będzie. Na termometrach w sobotnie popołudnie znów powyżej 20 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.